Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusto52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy oczywiście przy mieście, ale do miasta nie wejdziemy dzisiaj, ponieważ nie spieszy nam się tam, najzwyczajniej w świecie. Brakuje nam bardzo mało do nowego poziomu. Mamy parę zadań, które moglibyśmy spróbować, myślę, że wykonać, chociaż w sumie miasto jest większe niż można by się tego spodziewać z zewnątrz. Trzeba popytać obywateli o mojego brata. Albo udać się prosto do Syreniego Lamentu. Tak, na razie nie idziemy ani tam, ani tam. Idziemy, moi drodzy, w stronę klasztoru. Idziemy poznać te okolice i te tereny. Widzę, że mimo wszystko gra dosyć mi klatkuje. Może nie powinna tego robić? Może to kwestia czułości myszy? No, wydaje mi się, że jest lepiej, kiedy mam mniejszą czułość. Także będziemy musieli sobie jakoś w ten sposób radzić. My ostatnio szliśmy w tę okolicę, tutaj był troll, z tego co pamiętam. Do miasta, do Winnicy Valerio, tak. My idziemy w stronę klasztoru dzisiaj, w stronę obozu Drwali. Wydaje mi się, że to będzie dosyć dobre rozwiązanie. Kurde, no muszę sobie jednak zwiększyć tą czułość. Okej, tutaj niczego widzę, że w okolicy nie ma. No, może poza jakimiś tam małymi roślinkami, ewentualnie gdzieś, które omijam czy coś. Ale no raczej to wszystko, co jest takiego konkretnego tutaj w okolicy. Jesteśmy już praktycznie przy winnicy. Aż mi grę zlagowało, bo się nowa muzyczka musiała załączyć. Chodzenie z telekinezą to raczej dobry pomysł. Tak, winnica oczywiście. My idziemy w przeciwną stronę. Nie chciałam tego robić ostatnio, ponieważ chciałam się nauczyć czegoś jeszcze. No a teraz już w sumie nie mamy niczego większego do roboty, więc możemy się przejść na tereny nam dotąd nieznane. Na pewno nie idziemy jeszcze na bagno, które znajduje się na mapie w punkcie 14, ponieważ to miejsce jest bardzo niebezpieczne. I możemy się w sumie jeszcze udać też w stronę ustronia żeglarza, ruin Wardalu, farmy. W sumie tam też nas jeszcze nie było. Tam jest również kopalnia Araxos. Nie wiem, czy będziemy w stanie tam wejść. W sumie dostaliśmy ogłoszenie, że kto będzie chciał wejść i kopać, to może takie coś zrobić. Ale ile w tym prawdy, to w sumie cholera jedna wie. Dopiero się przekonamy o tym, myślę, że później. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj było parę stworzonek do wybijania. Co to jest? Czy wy to widzicie, czy tylko ja to widzę? A te bąbelki to skąd? No, łowiska raczej tutaj nie ma. W takim miejscu. Na ścianie skalnej. Dobra, wyciągnijmy sobie kuszę. Będzie nam łatwiej coś namierzyć. Tutaj biegały różnego rodzaju dziki, jak pamiętacie. Właśnie ścierwojady. Wilki gdzieś tutaj słychać. Tam w ogóle mogę w górkę iść. I nie pamiętam, co tam było, jak się idzie w górkę. Aha, tam idziemy bliżej ósemki, czyli kopalni królewskiej. Słyszę wilki, tak jakby były gdzieś nade mną i w sumie jest to chyba możliwe. Nie, może spróbujemy tutaj wejść, tylko najpierw możemy sobie w piątki jednak załączyła. Wiecie, no fajnie jest czasami razem pozwiedzać, szczególnie nowe tereny. Myślę, że raczej nie będę tego wam wycinać. Ja nie wiem, żebym się tylko nie wpierdzieliła w jakiegoś warga, nie? Dzień dobry. No, mówiłam. Do widzenia. Pan warg to nie jest przeciwnik dla nas. Dobrze. Widzicie? Coś tak czułam swoim nosem, że tutaj mogą być wargi. Ale dlaczego? Nie wiem dlaczego. W sumie, no wiecie, one się nie różnią niczym od siebie. Znaczy nie różnią, wiadomo, wargi są dużo silniejsze od wilków. I od czarnych wilków. W sumie mechanikę ataku mają identyczną, tylko są bardziej wytrzymałe i ewentualnie bardziej chętne do atakowania niż na przykład młode wilki, bo młode wilki to już w ogóle nie atakują praktycznie wcale. Żeby nas ugryzły, to naprawdę nie wiem, co się musi stać, bo one najczęściej po prostu nie reagują. Natomiast z wargami w takim razie ja nie chcę się bawić. Mieliśmy w stronę klasztoru, a klasztor jest na wprost.
Tak, mamy patelnię. Nie wiem, czy mi jest ta patelnia potrzebna. Zapomniałam, że nie mam siekiery, cholera jasna. Ale jak myśmy to ostatnio zrobili? Tutaj do kopalni królewskiej i do klasztoru magów. Ja ostatnio poszłam tutaj. Jakimś cudem ominęłam te ścierwojady, które się pałętają tutaj na górze. Nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, jak to się mogło stać. Tam jakaś jaskinia też jest w okolicy. Dobra, no wiadomo, nie będę się z tymi ścierwojadami bawić 300 lat, no nie? Gdzie się idzie do góry? Może do tych drwali? Czy gdzieś? Czarny szczur, młody czarny szczur. No wiemy już, że czarne szczury są dosyć wymagającymi przeciwnikami, jak na szczury. Ale nie zaszkodzi nam się rozejrzeć. Tylko tak, jeszcze raz bym się chciała przekonać, gdzie ja dokładnie zmierzam. Gdzie ja dokładnie idę. Tam są znowu wargi chyba. My zmierzamy aktualnie w stronę klasztoru, jak pójdziemy na wprost. A jak pójdę w bok, to idziemy w stronę drwali i tak dalej. Dobra. To wiecie co? To chodźmy najpierw w stronę klasztoru. Tylko tutaj wiadomo, warto jest mieć wyciągniętą broń i telekinezę zarazem. Tam były chyba wargi też właśnie nade mną. Tak kolorystycznie mi przypominały wargi. Mam tylko nadzieję, że nie przyjdą do mnie. W ogóle wow, pierwszy raz widzę dorosłego dzika z... Coś mnie atakuje. Z młodym dzikiem. Mamy rodzinkę pełną parą. Ciekawi mnie w ogóle... Super, kolejny poziom. Ciekawi mnie, jakbyśmy sobie na przykład poradzili z tymi jaszczuroludźmi. W sensie... No. Dobra, wiecie co, może... O matko, czy mi właśnie warg... Tak, warg mi spadł na głowę. Dobra, świetnie. Och, i znowu ta miniaturka przerażająca. Wiecie, jak już mnie warg zaatakował, to już nie ma opcji przeżycia. Może jednak ja zostawię te dziki w spokoju? Albo jakoś tak je do siebie przyciągnę, żeby to one jakby oddalić je od tych wargów jak najdalej. Ja się nawet nie wiem, gdzie ja zapisałam się. Czy ja się w ogóle zapisałam po tamtych ścierwojadach, czy nie? Tak, wygląda na to, że... Nie, zapisałam się przy wargach. Dobrze. Na szczęście one już teraz nie myślą o tym, żeby mnie zeżreć. Tutaj na tą roślinkę się może jednak nie połaszę. Zostawmy tamte dziki w świętym spokoju. Zajmijmy się tymi, które są przy drodze. Ty w ogóle też dużo tego dziadostwa. Jakaś jaskinia tam też była właśnie w tle. Możemy tutaj znaleźć ciekawe, myślę, tereny, rzeczy i w ogóle. Będziemy mieli też nowy poziom do wykorzystania i wydaje mi się, że wykorzystamy go w przyszłości w broń jednoręczną. Błagam, tylko niech ten warg nie waży się do mnie nawet podejść, który tam jest na górce. Przy okazji znalazłam już też wejście do tych wargów. Ja weszłam taką dosyć dziwną drogą. Dobra, to dzik, przestraszyłam się znowu. Kurde, jak widzicie, one mają w sumie bardzo podobne owłosienie, że tak powiem. I po prostu to jest bardzo mylące. Dzień dobry, chodź. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnego niedźwiedzia również, czy coś w tym stylu. Bo niedźwiedzie, jak widzieliśmy, też są jeszcze zabójczymi dla mnie przeciwnikami. Co jest dosyć logiczne. No jednak... Niedźwiedź to niedźwiedź. Mogę kryta, przepraszam, dziękuję. Myślałam, że to jakaś jaskinia, to po prostu wychodzi na to, że zwykły kryształ. Krwiopijca. I dzik, którego mi nie zaznaczyło jakimś cudem. Chodź do mnie. Jak to jest, że mi zaznaczyło krwiopijcę w oddali, a nie dzika? Ała! Okej. Niczego tu nie znajdę. Czy jak widzicie, dzisiaj znowu klepanko, znowu łazimy razem i klepiemy potwory, rdest polny, dobra. Dobra, tej leśnej jagody to warto też jest zebrać. Dzięki temu będziemy mogli gotować jakieś lepsze potrawy zawsze. Dobra, te wargi, proszę, niech one mi zostawią w świętym spokoju. Ja nie chcę z żadnym wargiem się bić. Z krwiopijcą mogę. Jest duża szansa też, że spadnie na jednego strzała. No niestety. Not today. No możesz umrzeć? Czy coś? Dziękuję.
Tutaj było ich więcej. O, to ten dzik się piekli na mnie. W sumie to dobrze. Chodź. A, to ten mały postanowił się zdenerwować. Ała. Fajnie tam pilnujesz swoich dzieci, panie dziku, albo pani dzik. Dobra, kolejna krwiopijca. Okej, tutaj też jest jeszcze jedna chyba. Ten dzik się chyba na mnie tam triggeruje. Przynajmniej byłoby fajnie. Idziesz? Halo. Tak trochę widzę, masz problem. Tutaj jeszcze coś? Chyba nie. Rdeścik tutaj chyba rósł. Mi się gdzieś wyświetlił. Tutaj jest też jakieś przejście boczne. Widzę, że całkiem zawiła ta lokacja, nie powiem. Mam nadzieję, że nie wpieprzę się w jakiegoś niedźwiadka. Na przykład. Nie, wygląda na to, że niczego tutaj nie ma. Rdest polny. Aha, czyli tutaj po prostu możemy sobie obejść wszystkie te miejsca. Zamiast iść jakby normalną ścieżką, to tak jakby trochę obchodzimy je. Chodź do mnie. Dziękuję. Podejrzewam, że tam na tą... Nie, no nie mogę na ten łuk wejść. No gdzie? Ale tutaj może mogę wejść. Tam jest jakiś szkielet. Tylko może bardziej umiejętnie. O, świetnie. Albo i nie. Czy panie szkielecie, ty masz coś tam przy sobie? Bo... Nie powiem, ciężko mi się wchodzi do ciebie. Może do tego dzika wejdziemy, nie? No dawaj. O, biegniesz do mnie, świetnie. O to mi chodziło. Wiecie, żal nie wziąć sobie 100 expa jak taki łatwy przeciwnik, nie? Szkoda tylko, że jeszcze w tej modyfikacji nie zrobiono rozgraniczenia na samce i na samice, bo byłoby to też pewnie dosyć interesujące, jakby była możliwość zebrania takiej skóry. No, ale nie możemy mieć wszystkiego, no nie? Dobra, jakbym tak chciała sobie tam telekinezą sięgnąć do tego kostka, to mi coś pokaże przy nim? Mięso kopacza. Wygląda na to, że nie. Także raczej go tutaj nie ma. Jesteśmy już przy klasztorze. Tak naprawdę, z tego co widzę. Także wow, fajnie. Naprawdę świetnie. Sprawdźmy, czy coś jeszcze tutaj jest w okolicy na przykład. Jest szczur. I to nie jeden szczur. Nie wyleczyłam się przed tymi szczurami. Mam nadzieję, że mnie zbytnio nie pogryzą. Nie no, czym ja się przejmuję? Tak jakby zaatakowała mnie grupa ścierwojadów. No nie przesadzajmy, że od razu zginę, nie? Nic tu nie ma. Ja to zawsze tak myślę bardzo negatywnie w takich aspektach. Rdest polny. O proszę, szczawik. To wygląda jakby tam coś było, ale chyba tam nic nie leży. Ale warto sprawdzić. Nie, chociaż gra się prosi, żeby coś tam włożyć. Kurde, same rdesty polne widzę na swojej drodze ostatnio. No tak powiedziałabym, że zbytnio to one nie są mi potrzebne. Natomiast jesteśmy przy klasztorze. Jakaś kobieta nawet tutaj jest. Klasztor jest prawdopodobnie przed nami, a tutaj jakaś osada przed klasztorem? O, mamy też gońca Araxos, który może nas gdzieś podwieźć. Ale najpierw przejdźmy się tutaj i porozmawiajmy z ludźmi. O, proszę. Pohandluj. Co masz? Masz jakiś jeden przepis? Na pasztet z resztek, no niestety już go mam. Bestiariusz Czerwojady i Bestiariusz Harpie. No niestety nie masz nic, co by mnie interesowało. Jest oczywiście goniec Araxos. Hej. Tak, który może nas oczywiście gdzieś zabrać. Tutaj coś leży? Nie, tylko tak to wygląda. A tutaj? Zatrzymaj się! O co chodzi? Dla takich jak ty nie ma przejścia. Odejdź. Hmm.
Bo gdzie ja dotarłam? A, jesteśmy przy kopalni królewskiej. Dobra, nie skojarzyłam faktu, że one są obok siebie. Ale wiecie co, cieszę się, że odkrywamy mapę. Bardzo tak solidnie i bardzo tak ładnie. Tam na dół można zejść. O proszę, naokoło, gdzie mamy pełno stworzonek dla siebie do ubicia. Takie coś to ja lubię. Doza expa i wszystkiego, no normalnie. Piękne. Cudowne po prostu. I to jeszcze ta preriowa. Nie jest aż tak wymagająca, a będzie z niej sporo expa. O, widzę, że nawet jakiś ładny kryt mi wszedł. W ogóle zastanawiam się, bo wiecie, uczymy się teraz tego całego kowalstwa. Znaczy nauczyliśmy się na razie na poziom zielony. I nie wiem, kto może nas nauczyć na większy poziom. I nie wiem również tego. Czy gdzieś, no myślę, że bez pójścia do miasta się nie obejdzie, jeżeli o to chodzi, bo podejrzewam, że Kowal w mieście ma jakieś nowe projekty i właśnie on będzie mógł nas nauczyć, na przykład jak zrobimy jakieś zadania dla niego. Także wypadałoby chyba się tym zająć. Ale no z drugiej strony tak bardzo kusi zwiedzanie tego świata i nie wchodzenie jeszcze do tego miasta, skoro tutaj biega tyle stworzeń, które są tak proste, że po prostu no aż żal mi do tego miasta wchodzić i iść. Naprawdę, bo jak tam wejdziemy, to tam się utonie po prostu. No to będą tylko jakieś dialogi, że w ogóle będzie bez sensu. A tutaj jest fajnie właśnie, nie? Mam jajo ścierwojada. Mam nadzieję, że ty też mi wydropisz jajko. Dawaj, jajo. Proszę cię. No niestety nie tym razem. Ognista pokrzywa, rdest polny, a tutaj coś... Coś gdzieś, jakoś, nic. Nic, kompletnie, bez sensu. Nie spadnę? Chyba spadnę. O, tam są te topielce paskudne na tym. No... Trzeba przyznać, że też ogólnie potwory, które znajdują się na plaży, są dosyć wymagające. Czyli ekspienie sobie na topielcach jest raczej chwilowo jeszcze niemożliwe. No i na tych jakichś tam krabach, nie? Także musimy uważać, schodząc tutaj w dół. Wiecie, zauważyłam jakąś chatę, to uznałam, że się przejdę. Tutaj jest jakiś rybak. No to by wyglądało. Ale zanim z nim porozmawiam, to się rozejrzę tutaj... Z tyłu, czy czegoś nie schowano dla mnie może, czy czegoś nie mogę zabrać. Widzę, że są rybki porozwalane i jakieś otwierane muszelki tutaj po okolicy. Mułowy mir. Dobra, czyli rozumiem, że do tej wody mogę wejść i sobie coś poszperać. Ale najpierw pozbierajmy, co jest na tym nadbrzeżu. Tam jest oczywiście krab. Ja już czuję, że starcie z nim, mimo że nasze umiejętności się trochę poprawiły, nie będzie mimo wszystko tym, co chciałabym uczynić. A ty kim jesteś? Jesteś przewodnikiem. Znaczy przewoźnikiem. No, też możesz mnie gdzieś zabrać. Z czym się zajmujesz? Za parę monet pozwolę ci władować się na moją łódkę. A następnie popłyniemy, gdzie tylko będziesz chciał. Oczywiście w obrębie Archolos, żeby nie było niedopowiedzeń. Mhm. Co słychać? Wody wokół wyspy są teraz dziwnie puste przez zakaz Robara. Nie umiem się do tego przyzwyczaić. A gdzie możesz mnie zabrać? Na ustronie żeglarza, do lasu w Silbach. Jak do lasu? Do bursztynowego wybrzeża, do klasztoru, do stoczni i do portu. Do stoczni? W sumie coś. Ale fajnie, że może mnie do portu miasta już zabrać teraz. Dobra, wiecie co? Spróbowałabym się z tym krabem, ale musimy się najpierw wyleczyć, żebym mogła cokolwiek w ogóle chcieć próbować. Czekam też w ogóle na kolejny bonus życia, bo aktualnie nie dostajemy żadnego bonusu i mnie to troszeczkę irytuje. Prażone owady. Świetnie. Podejrzewam, że dostajemy bonusy za zjedzenie nowych rzeczy, a jednak mimo wszystko jemy teraz jedne i te same w sumie rzeczy. No ale w sumie co się dziwić, no nie? Ciemny grzyb. W ogóle mało tutaj... ciemnych grzybów tej modyfikacji mięskopacza. Albo to kwestia tego, że po prostu wykorzystuję je do innych rzeczy i dlatego mi się tak wydaje. Dobra, spróbuję się z tym krabem.
Nie podobasz mi się, bardzo mi się nie podobasz. Będziesz się zachowywał tak jak pełzacz. Natomiast jesteś dosyć paskudny. Chodź. Dobra, widzę, że ten przewodnik to może mi pomóc, ale nie chciałam bić jego, tylko tego kraba. Ciekawi mnie, ile expa jest za to cholerstwo, ale widzę, że już tak mocno mnie nie bije jak wcześniej. Boję się, że tylko, że mi tego przewodnika zabije. No, szczególnie, że on już prawie umarł. No nie wiem, nie widzę tego. Może byśmy go tak przyparli, gdzie... Nie, dobra, daję sobie spokój. Jeszcze ten przewodnik zginie przeze mnie i się narobi. Może nie będę, wiecie, kombinować. Natomiast możemy wejść do klasztoru dzisiaj. Nie byłoby to ani trochę głupie, tylko wręcz przeciwnie. Mam tylko nadzieję, że nas wpuszczą do klasztoru, ale z tego co wiemy od Riordiana, to powinni nas na spokojnie wpuścić. Podobno wszyscy są tam mile widziani, więc mam taką nadzieję, że naprawdę tak jest. W ogóle też ogólnie w tej grze jest osiągnięcie, bo oczywiście na Steamie są pokazane osiągnięcia, że żeby się pomodlić do wszystkich trzech kapliczek. I zastanawiam się w ogóle, gdzie my się możemy natknąć na kapliczkę Beliara, bo gramy już któryś tam, wiecie, raz, któryś dzień i ja jeszcze ani razu nie widziałam kapliczki Beliara tutaj w okolicy, w ogóle ani jednej. Jest to trochę dziwne, ale z drugiej strony no nie. Chociaż może będzie w tym jakimś takim... Jest tutaj mowa chyba w grze, już chyba była, albo nie, ale podobno w grze istnieje coś takiego jak taki mroczny las, czy coś takiego. I być może tam się natkniemy na kapliczkę Beliara. Może znajdziemy jakąś świątynię poświęconą Beliarowi? Nie. Harpia na drodze do klasztoru? O matko. Jeżeli ona mi pierdychnie, to ja zginę. Dlaczego na drodze do klasztoru są harpie? Ktoś mi to może wytłumaczyć? No niedobrze. A jak skuszą? Dobra. Nie ma o czym gadać w ogóle. Tylko fajnie byłoby ją właśnie trafić. Tak, żeby ona nie trafiła mnie. No dawaj. 180 expa jest za taką harpię. Ale w ogóle co harpie robią kurna na moście do klasztoru? Ja nie wiem, w ogóle ten most jest taki, że w ogóle ledwo tam można do tego klasztoru wejść. Na szczęście mamy kuszę. Okej, okay, zablokowała się. Okej, okay, już się nie zablokowała. Dobra, lataj mi nad głową. To na pewno pomoże mi z tobą wygrać. Niczego nie znajdę. Przepraszam, jak ja mam do klasztoru wejść w momencie, gdy tutaj jest wszystko zawalone? Moment. A może ten przewoźnik będzie w stanie zabrać mnie do klasztoru, bo tam chyba było klasztor. Może jakoś opłyniemy, wejdziemy od drugiej strony tam. Kurna, nie wiem, powiem szczerze. Bardzo dziwne, że tutaj most jest zawalony do klasztoru. Ale z drugiej strony nie jest to aż tak dziwne, bo po prostu mógł już nie wytrzymać presji. I jedną opcją, żeby się do klasztoru dostać, jest zrobienie tego przez wodę. Ej, ty. Witam cię. Możesz mnie zabrać do klasztoru? Tak. Klasztoru. Oczywiście. Dawaj. Okej, okay, jestem na jakiejś plaży. Cześć. Hej. No ten krab... Ale krabów to ja nie chcę. Przepraszam, gdzie jest Aha. Moment, co do cholery jasnej? To nie jest klasztor. O, cholera.
Tam trzeba wliść. No dobra. Ale może z dala od panów krabów? Bo one mi się bardzo nie podobają. Dziękuję, że gra mnie łaskawie przepuściła jednak. Przez chwilę się bałam, że się nie obejdzie bez tego, żeby przejść obok nich. Tam chyba niczego nie ma. Tak dziwnie, że nie da się tak normalnie do klasztoru O, dzień dobry! Wejście... Co? Bo przecież klasztor jest ta... A, może to jest takie duże. Co cię do nas sprowadza, młodzieńcze? Szukam brata, nazywa się Jorn. Nie słyszałeś o nim może? Niestety, pierwsze słyszę. Od dłuższego czasu społeczność klasztoru jest zamknięta na sprawy zewnętrzne i nawet takie wieści tu nie docierają. Spróbuj popytać w mieście. Tam na pewno ktoś udzieli ci pomocy. Mhm. Czy mogę wejść do klasztoru? Nie. Przeor zakazał wpuszczania obcych. Wyjątkiem są chorzy i potrzebujący, którzy nie mają się gdzie udać. Ty mi na takiego nie wyglądasz. Mhm, czy nie wejdziemy? Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Klasztor jest siedzibą magów wody oraz nowicjuszy od niepamiętnych lat. Służy nam za miejsce modlitw, pracy oraz kontemplacji. Jeśli lubisz historię, polecam poczytać o kompleksie w księgach. Niektóre historie związane z tym miejscem są naprawdę fascynujące. Wolfzak wiedział, co robił, wyrażając zgodę na budowę tego miejsca. Bez klasztoru Archolos nie byłoby takie same. Aha. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Pewnie już to wiesz, ale jesteśmy kapłanami Adanosa, strażnikami równowagi oraz opiekunami chorych. Odkąd Przeor nakazał nam izolację w klasztorze, nie możemy już swobodnie opuszczać tej wyspy i pomagać potrzebującym na całym Archolos. Tylko wybrani magowie posługują poza tymi murami. Większość z nich przebywa w mieście. Co słychać? Cisza, spokój. Mam tutaj mnóstwo czasu na kontemplację, co potrafi być i piękne, i irytujące. No to świetnie, po Holender ja tu przyszłam, ale bardzo dziwne, że nie możemy wejść do klasztoru. Wiecie, byłam pewna, że nie będzie problemów. Szczególnie, że Riordan nas zaprosił, powiedział, że wszyscy mogą do klasztoru wejść na spokojnie. No dobrze, ale jest to dla nas, myślę, że szansa. Otwiera nam muszlę, nawet tam nie podchodzę. Żeby pan przewoźnik zabrał nas na przykład na ustronie żeglarza. Ustroni. Oczywiście. Ponieważ tam nie byliśmy też jeszcze w tamtej części mapy. I myślę, że moglibyśmy na spokojnie sobie pozwiedzać te okolice. Tutaj coś się wydarzyło nieciekawego. To bimber wylany, no dobra. Tutaj też są jacyś ludzie. Możemy zarzucić sobie wędkę i spróbować coś złowić. Parę rybek, zawsze coś. Ryba. Dobra, no to zbieramy w takim razie. Jesteśmy w nowym miejscu. Myślę, że jak sobie pozwiedzamy te tereny, powbijamy co jesteśmy w stanie, to udamy się do miasta robić właśnie tam zadania. No bo wiadomo, gra nas wtedy też dalej nie przepuści, co nie? Osadniczka, no dobra, to może tych osadników zwykłych nie będę zaczepiać. Tutaj była otwierana muszla, ja ją ominęłam. W ogóle ładny zachód słońca. Widać, że faktycznie chowa się za wodą. Za horyzontem. Widzę też, że ta plaża jest bezpieczna, więc to też jest na pewno fajne. Tutaj mamy Svena na przykład. Co ty możesz mi powiedzieć? Czy mogę w czymś pomóc na przykład? Czy coś? Dość prosta kradzież. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz, gnojko?
Nie szukam kłopotu. Nie masz nawet odwagi się postawić? Żałosne! To, że unikasz walki, może się jednak przydać. Słuchaj, jest pewna sprawa, z którą potrzebuję pomocy, ale nie mogę się z tym zwrócić do nikogo z tutejszych. Oczywiście słono za to zapłacę. Jasne. Co to za sprawa? Założyłem się z Haroldem, że złowię więcej ryb niż on. Byłem wtedy trochę podpity, koledzy się przyglądali. No i stanęło na tym, że postawiłem własną chatę. Potrzebuję teraz małego wsparcia w wygraniu zakładu. Nie możesz odwołać zakładu? I co powiem? Że jednak Harold jest lepszy? To jeszcze gorzej niż stracić chatę. Zamierzasz oszukiwać? Zaraz oszukiwać. Po prostu chcę trochę wyrównać szanse. Harold łowi znacznie dłużej niż ja. Jeśli mu utrudnimy łowienie, to zakład będzie dużo bardziej sprawiedliwy. Dobra, pomogę ci. Co mam dokładnie zrobić? W sumie to się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem. Może by mu uszkodzić sieć? Nie, to zbyt oczywiste i pewnie i tak weźmie jakąś zapasową. Może by go czymś struć? Czy zakład po prostu nie odbędzie się w takim wypadku innego dnia? Masz rację. Wiem, weź to i potnij mu trochę łódkę. To ta z mnóstwem sieci dookoła. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? A co jeśli coś się komuś stanie? Daj spokój, łódkę nie nabiera tak szybko wody. Zauważy, że coś jest nie tak i będzie musiał się poddać. Poza tym nie wypływamy daleko w morze, wszystko będzie dobrze. A teraz idź i się tym zajmij tak, żeby nikt nie widział. I przypadkiem nie wygadaj nic Haroldowi. Jasne, morskie opowieści. Łódka z dużą ilością sieci. Tutaj są jakieś sieci. A. Tak, to ta łódka. Lepiej poczekać z tym, aż się ściemni. A, okej, okay, że w ten sposób. No dobrze, no to poczekamy, aż będzie całkowita nocka. Tutaj też jakaś jaskinia w ogóle. Kurczę, naprawdę trzeba przyznać, że mapa jest świetnie zrobiona. Dobra, nie ominęłam żadnego łowiska, więc warto zainteresować się na przykład tym. Spróbujmy coś wyłowić. O, mamy grubą rybę. To naprawdę też fajna sprawa. Sprawdźmy ją od razu. Moment, co? Bandycka buława jest lepsza od mojej broni. Możemy spróbować ją w sumie nosić. Mamy dwa przepisy do sprzedania też w ogóle. Ale tak, tą grubą rybę chciałam zobaczyć sobie. Znowu będę jej szukać pół dnia. O, mam dwie bardzo grube ryby. Bryłka rudy była w jednej i bryłka złota w drugiej. No dobrze. Tutaj jeszcze otwierane muszle. Ty, tutaj też była jeszcze jedna? Czy mi się tylko wydawało? Tam jeszcze jedna rybka. Ciekawe, co jest w tej jaskini. Myślicie, że oni tam może śpią? Czy to jest w ogóle jakaś całkiem inna jaskinia? No raczej nie śpią tam, bo mają, wiadomo, chatę, nie? Tam ktoś siedzi, czy mi się wydaje? Nie wiem, podejdźmy, sprawdźmy, zobaczmy. Okej, okay, nagle wszystko ucichło. Ciemne grzyby, pochodnia. Bardzo dziwne miejsce, muszę przyznać. Dziwnie się tutaj czuję, wchodząc tutaj i nagle w ogóle taka cisza. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, no nie mamy kluczyka, to prawda.
A tutaj? O, ktoś tutaj siedzi. Walnij, cześć. Widzę, że dość prosta kradzież. Co nowego? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Okej. Trzeba przyznać, że dosyć tajemnicze miejsce i w ogóle przez chwilę było tylko słychać takie kapanie wody charakterystyczne. O, patrzcie, marudziłam, że jest mało ciemnych grzybów w grze, to mi dała. No dobrze. Czyli co? Myślę, że już jest taka pora, że możemy tą łódkę na spokojnie pociąć, no nie? Tak myślę. A jak nie, no to wiadomo, nasz bohater powie, że jeszcze nie. To jest ta łódka? Tak. No to spróbujmy. Jak za daleko? No halo. Morskie opowieści. Chyba nam się udało. Widzę, że nasz podopieczny prawdopodobnie poszedł już spać. Tak, cześć Sven. No dobra. Widzę, że Sven w ogóle ma wyrąbane w to, że jestem u niego w chacie i myślę, że na spokojnie możemy spróbować okraść jego kufer. Tak przy okazji. Prawo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Lewo. Ekstrakt leczniczy i 13 sztuk złota. No niewiele. Mamy zawsze coś. No dobrze, mamy tutaj jeszcze parę osób, z którymi możemy prawdopodobnie porozmawiać. Przynajmniej na to wygląda, że może my, a raczej możemy spróbować. Tutaj może coś jeszcze leży za na przykład tą chatą czy coś. Zauważam, że w tej grze... Okej, obudziłam kogoś. Zauważam, że w tej grze, w tej modyfikacji widać niektóre elementy. Tu jest Karin. Ale może najpierw... Nie wyglądasz mi na rybaka, ani na marynarza. Co cię do nas sprowadza? Kim jesteś? Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako, że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Mhm. Panują tu jakieś prawa? Nie spodziewaj się, że wydam cię straży, jeśli prewencyjnie obijesz czyjąś gębę. Ale jeśli położysz łapy na czyjeś własności lub ktoś przez ciebie zginie, nie licz wtedy na wyrozumiałość moją i innych. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? U stronie żeglarza, jak sam widzisz, jest niewielką osadą rybacką. Nie znajdziesz tu tawerny, kramów kupieckich i warsztatów. Co najwyżej parę skleconych z drewna chat i miejsce do ogrzania wychłodzonych kości. Zanim wybuchła wojna, wielu żeglarzy z kontynentu i Korini zatrzymywało się tu na odpoczynek przed wpłynięciem do portu. Od kilku lat jednak miejsce jest wyludnione i służy tylko rybakom za punkt przeliczenia połowów. Mhm. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup, błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, u stronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników, więc bezpieczniej być nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy.
Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. Ostrzegam, to nie będzie zbieranie muszelek na plaży. Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinię ze składzikiem na towary. Jedna z odnóg tej jaskini była od niepamiętnych czasów zamknięta i nikogo nie ciągnęłoby to zmieniać. Kilka dni temu jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Mówiłem mu, żeby zostawił sprawę i że niektóre drzwi po prostu nie powinny zostać otwarte. Niestety, następnego ranka drzwi były już uchylone, klucz w zamku, a po młodym ani śladu. Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i było słychać dziwne odgłosy. Coś jak stuko. A może trzaskanie? Sam nie wiem. Głupio się przyznać, ale spanikowałem. Zamknąłem drzwi na klucz i po prostu uciekłem. Nie mówiłem nic pozostałym, żeby nie wywoływać paniki, ale zaczynają się pytania, a i mnie samego coraz bardziej sumienie gryzie. Spałbym spokojniej, gdybym chociaż wiedział, co się stało z tym chłopakiem i mając pewność, że nic nam z tej jaskini nie wylezie. Mhm, no dobra, sprawdzimy tę jaskinię. Zresztą byliśmy tam przed chwilą, właściwie. Sprawdzę tę jaskinię. Trzymaj, oto klucz do drzwi. Tylko pamiętaj, idziesz tam na własną odpowiedzialność. Jasne. Muszę już lecieć. Trzymaj. Za zamkniętymi drzwiami. Moi drodzy, wydaje mi się, że to jest idealny moment, żebyśmy zakończyli sobie ten odcinek. W kolejnym sprawdzimy tę jaskinię, przynajmniej postaramy się sprawdzić. I co? I wykonamy sobie zadanie też z tymi morskimi opowieściami i pochodzimy jeszcze trochę po wyspie. Właściwie to teraz właśnie będziemy się kierować w stronę z powrotem miasta, więc myślę, że jak już do niego dotrzemy, to wejdziemy już tam na Amen. Zobaczymy. Chyba, że uda nam się wbić na tyle dobre jakieś levele, że będziemy w stanie, wiecie, wybijać te topielce morskie i w ogóle. No to wtedy warto będzie to spróbować zrobić. Mam jeszcze też teren nieodkryty w okolicy wulkanu. Jak pamiętacie, bo tam było trochę wilków i trochę też topielców, więc tam też możemy w sumie spróbować się przejść. I mamy jeszcze też to bagno, ale tam raczej nie będziemy na razie szli. A jeszcze mamy okolice właśnie obozu Drwali i tego wilczego leża. Myślę, że tam też warto będzie zajrzeć i zobaczyć, co tam można znaleźć. Także jeszcze przed nami troszeczkę zwiedzania. Zobaczymy. Tak czy inaczej, na dzisiaj Wam dziękuję. Do kolejnego odcinka. Cześć!